gościmy tutaj Państwa w pięknych i świeżutkich jeszcze progach restauracji Sfera. Beata Chmielowska-Olech, strefa. Tak, ale to wyższa sfera w strefie, można tak powiedzieć. Pan Tadeusz Landa, właściciel restauracji. Dobry wieczór Państwu. Dobrze, że Państwo są z nami, bo naprawdę wieczór pełen atrakcji się szykuje. Opowiem krótko o nim, bo jest wart tych informacji. Ten ekskluzywny, kameralny bankiet Wieczór z Gwiazdą to pierwszy z cyklu takich wydarzeń i spotkań, które mają na celu promowanie ludzi kultury i sztuki. Ale i wokalistów, architektów, poetów, fotografów, projektantów, malarzy, no czego dusza zapragnie, słowem ludzi, którzy cały swój talent i pasję wykorzystują po to, żeby tworzyć, ale także dzielić się swoimi umiejętnościami i talentem z publicznością. Pomysłodawcą, bo warto o tym powiedzieć, tychże spotkań jest Krzysztof Brek-Szaradowski, producent, choreograf, człowiek wielu talentów, którego Państwo zapewne znają, a dzisiaj będą mogli usłyszeć i zobaczyć tu na tej scenie nieraz. Krzysztof do tej pory, przez ostatnie dwa lata, współpracował z dyrektorem Węgorzewską w Warszawskiej Operze Kameralnej i no, muszę Państwu powiedzieć, choć to pewnie przewrotnie zabrzmi, sprawili, że do opery wróciły kolejki. Tak, tak, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ kolejki widzów ustawiały się po bilety. Warto wspomnieć Festiwal Mozartowski, który zgromadził naprawdę ogromną publiczność, a wśród niej gwiazdy, VIP-y, no, które po prostu albo przypomniały sobie, albo poczuły, że sztuka przez wielkie S jest po prostu trendy. Obecnie, teraz Krzysztof Brek-Szaradowski wspólnie ze Zbigniewem Krzyszczukiem i z panem Tadeuszem Landą realizują taki projekt, który ma na celu właśnie wspieranie tychże ludzi kultury i sztuki poprzez cykl spotkań, które dzisiaj rozpoczynamy. Chodzi o to, żeby tak rozwijać projekt i zachęcić producentów, biznesmenów do wspierania polskiej kultury i sztuki. Myślę, że należy zaprosić teraz właśnie gospodarzy na scenę i poproszę ich, aby opowiedzieli swoimi słowami o tym projekcie. Pan Zbigniew Krzeszczuk, prezes Alpro Polska Spółka z o.o., pan Tadeusz Landa, właściciel restauracji Strefa i Krzysztof Brek-Szaradowski, zapraszam na scenę. Witam serdecznie. Nestor polskiej gastronomii. Rewelacyjny przedsiębiorca, legenda przedsiębiorstw polskich. Pan Zbigniew Krzeszczuk, pan Tadeusz Landa. Myślę, że Beatka powiedziała dość dużo, aż za dużo. Aż mi, ja skromny człowiek, dopiero czuję się, jakbym zaczynał, tak jak robiłem pierwszy pokaz, 14 pokazów Burdy jako młody chłopiec, nie wiem, miałem 17 lat czy 18 i to był taki początek od dużego do małego, a teraz od małego do dużego, tak jak wszyscy. Natomiast chciałbym podziękować za miłe słowa, chciałbym podziękować za wasze przybycie, chciałbym podziękować przede wszystkim restauracji Druga Strefa za umożliwienie miejsca i wsparcie, wytrzymałość ze mną. Jestem trochę kamikadze i buntownik. Wszystko musi być perfekt. I panu Zbigniewowi Krzeszczukowi, Olpro Polska, z którym będziemy promować polskie przedsiębiorstwa, polskie produkty w kraju i za granicą, którego mam przyjemność być doradcą spraw sprzedaży i marketingu. Może dam, mikrofon panu Tadeuszowi Landzie i panu Zbigniewowi. Powiem, kto nas wspierał w ten dzisiejszy wieczór. Firma Bell Kosmetyki, od której macie wszyscy prezenty. Firma, tak jak już wspomniałem, restauracja Strefa. Monika Łądkowska, wspaniała
debiutantka, projektantka, nie do końca debiutantka, bo współpracowała z wielkimi gwiazdami już i szyje dla wspaniałych pań, takich jak wy, za chwilę może dla was również. Natomiast w tej chwili jakby te niespodzianki, które szykuję, za chwilę padną na tej scenie poprzez rozmowę z panią Beatą. Także firma B. Grabowski, wynajem ekskluzywnych aut, dzięki którym mamy wszelkie podwózki i korzystamy naprawdę z wyjątkowych aut pana Bartka. Także klinika Duty Beauty odświeżyła naszą gwiazdę. Natychmiast po prostu została fajerwerków, choć ja nie widzę, jak one się, te kobiety, zmieniają. Zawsze są piękne. Każda z was, którą spotkałem w moim życiu, po prostu zniewalająco. Ale kliniki powinny i dbają o samopoczucie, przede wszystkim samopoczucie pań, plus oczywiście dodają ciało tego uroku. Trzeba dbać o ciało, trzeba dbać o zdrowie. Olpro Polska, Figaro, agencja reklamowa, która nas wspierała od strony właśnie reklamy. I jeśli bym kogoś zapomniał, Andrzej Kubicki, dziękuję za wspaniałą współpracę na próbach, nagłośnienie, światło. Wszystko to robimy kameralnie, ale będzie się to rozwijać. Będzie to się przenosić w różne miejsca, na terenie całego kraju, łącznie z naszymi wspaniałymi możliwościami promocji produktów polskich. Czyli będą pałace, będą wielkie, mamy fajny ośrodek na Mazurach na 5 tysięcy osób. Wszystkich będziemy stopniowo zapraszać, ale najważniejsi są ludzie o wielkim kunszcie. Nie zapominajmy o nich, ci ludzie nie mogą wygasać. Ci ludzie to są artyści, którzy pracują długo nad tym, co nam mają dać na scenie, tak? Nie możemy o nich zapominać. To jakbyśmy zapomnieli o Irenie Santos, tak? Te osoby, które w tej chwili promujemy, to jakby, czy wspieramy, te osoby są wśród nas. Słuchamy ich w radio, słuchamy ich, oglądamy w telewizji. Reprezentują Polskę na konkursach, Eurowizji. Lidia wygrała Top Trendy. Nie wolno o tym zapominać, dlaczego oni wygrali. To nie jest jakby złudna nagroda, jakaś pomyłkowa nagroda. Tutaj głosowanie i jury i ten głos jakby podkreśla to, że ta osoba ma kunszt. Będziemy promować ludzi o kunszcie. Zapomina się o fotografach, robią nam wspaniałe zdjęcia. Zapomina się, często przeoczamy wernisaże. Tutaj mamy przykłady prac znakomitej artystki Miłosławy pod logo Martę. Już naprawdę mi wykładam, jak to nas zgodę. W każdym razie będziemy promować i sztukę, i kunszt przede wszystkim artystów. Także nie zajmujemy się sobą, a zajmujemy się wami, kochani, i dla was. Daję głos panu Zbyszkowi. Są dwa. Proszę. Tata? Witam Państwa, dobry wieczór. Chciałem Państwa serdecznie bardzo mocno przywitać w części restauracji Strefa, tej dolnej minus jeden, która ma nie do końca zawsze kojarzyć się tylko i wyłącznie z jedzeniem. Jak to się kojarzy restauracja? To miejsce, które ma między innymi służyć temu, o czym przed chwilą powiedział Krzysztof. To miejsce będzie żyło nie tylko kulinarnie, będzie żyło też kulturą, zabawą, uśmiechem, do czego Państwa serdecznie namawiam i zawsze serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, oddaję głos Zbyszkowi. Ja otrzymałem już tutaj od Beaty, że tak powiem, władzę, bo kto ma mikrofon, ten ma władzę. Ja powiem Państwu szczerze, że tak, biznesem zajmuję się, nie będę opowiadał ile, bo naprawdę ludzie tyle nie żyją. I ten PESEL jest dość długi, natomiast powiem Państwu, żeby nie przedłużać tego wstępu. Jedną rzecz, ponieważ należy godzić w tych naszych poczynaniach i biznesowych i sakrum i profanum. I powiem Państwu króciutki wierszy, który napisałem, a napisałem ich 2000. W związku z tym mam nadzieję, że tego będzie wstęp do pięknego występu i piękny kolęd. Wiersz brzmi déjà vu i brzmi tak. Bóg, co w potędze swej układał nam od początku tę doczesność, obdarzył wiarą zmartwychwstania, by z doczesności zrobić wieczność, powołała z ziomka pięknego, masz zameldować się na górze, trzeba odpocząć po tych trudach na czystej i pachnącej chmurze.
Tak odpoczywasz cały roczek. Potem podadzą przerwy powód, bo się okaże, że tam w górze też trzeba iść wyrobić dowód. Na nowo musisz się potrudzić. Papierów znów przerzucić tony. Najgorszy jednak jest przed tobą. Do swojej trzeba wrócić żamę. Brawo. Zbigniew Brzeszczak, Krzysztof Brekczel oraz Tadeusz Landra. Trzech tenorów można by rzec. Dziękuję. Udało mi się. No to proszę Państwa, creme de la creme. Przechodzimy do Gwiazdy Wieczoru. Krzysztof już wspomniał w paru słowach. Myślałam, że będzie to większą niespodzianką, ale ja tylko dodam, że wspaniała artystka, która za chwilę wystąpi przed Państwem, rzeczywiście wygrała Top Trendy i to w 2006 roku. W 2009 preselekcje eurowizyjne i pewnie Państwo pamiętają, że reprezentowała Polskę w konkursie piosenki Eurowizji. Nagrała do tej pory 4 płyty, dała niezliczoną ilość koncertów, co bardzo ważne w jej zawodzie, ma wspaniały głos o 4-oktawowej sile i skali. Porównywana jest do wielu zagranicznych, wspaniałych artystek, ale najważniejsze jest to, że jest nasza Polska i właśnie za chwilę zaprezentuje się w pierwszej odsłonie, w pierwszej części swojego występu. Przed Państwem Lidia Kopania. Mamy śpiewać dzisiaj kolędy, ale pomyślałam sobie, że warto byłoby przypomnieć również mój repertuar. Dlatego będą i kolędy, i kilka moich utworów. Życzę Państwu miłego wieczoru ze mną i w ogóle z tymi wszystkimi niesamowitymi ludźmi. Bez ryzyka, to jest utwór, który promuje moją płytę. Gdy nie wiem, kim dziś jesteś, anioł.
Z tego co wiem, z balladami, prawda? Zgadza się? No ale taki też mi się trafił. Ja się napiję drobinkę wody, bo tutaj jest ciepło. Teraz będzie ballada. Właśnie. W 2009 roku reprezentowałam Polskę w konkursie Eurowizji i wykonywałam właśnie ten utwór. No ale też wiem, że kocham utwory, które znamy. No i teraz przyszedł moment właśnie na wykonanie takiego utworu. The Winner Takes It All. Everything's we've gone through.
though it's hurting me, now it's history. I've been all my times, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. Poświęcony kolędom, to chciałabym już Państwa wprowadzić nieco w ten klimat. White Christmas. Just like
kolejną atrakcję przez Państwa i do zobaczenia lada moment. Pięknie było i będzie jeszcze, bo Lidia wystąpi w drugiej części naszego koncertu. Szanowni Państwo, Krzysztof był tak zdenerwowany i jest w ogóle tak zestresowany całą dzisiejszą imprezą, że teraz mam wyrzuty sumienia, siedzi tam w kąciku, że nie wymienił wszystkich partnerów dzisiejszego spotkania, więc pozwolą Państwo, że ja to zrobię, bo mu obiecałam, że go będę wspierać od A do Z. Zatem, drodzy Państwo, bardzo dziękujemy partnerom, wymienię ich wszystkich, a potem poproszę Państwa o gromkie brawa, bo wiem, że będą Państwo sobie po prostu bić te brawa też w dużej części. Oto oni. Figaro, Bel Kosmetyki, Alpro Polska, Restauracja Strefa, Kulturalni.pl, ATV, 8 mm Film Production, Maja Ptasznik Atelier, Red Carpet, Milarte, Monika Łotkowska. Skoro o Monice Łotkowskiej mowa, to jest kolejna wspaniała kobieta, którą zaraz Państwo poznają, a ja już teraz ją prezentuję. Monika Łotkowska, tak prezentuje się panu Kasię, to projektantka mody, przyjechała z Kołobrzegu, szyje od wielu, wielu lat. Cały czas młoda, właściwie kiedyś ty zaczęła, chyba w przedszkolu. Monika jest bardzo utalentowana i bardzo skromna. Monika, co dzisiaj zaprezentujesz? Dzisiejsza kolekcja są to kreacje wieczorowe, w sumie stworzone dla każdej z pań, bo każda z pań jest wyjątkowa, no i mam nadzieję, że te kreacje są tak samo wyjątkowe jak to. No właśnie, a co cię inspiruje, jak tworzysz? Tak naprawdę wszystkie panie mnie inspirują, inspiruje mnie Warszawa. Inspiruje cię Warszawa, to dobrze. To dobrze, że do nas przyjechałaś i dobrze, że zamierzasz pozostać. Ona jest bardzo skromna. Nagrom cię już teraz wielkimi brawami. Tak, świetnie. A ja jeszcze dopowiem tylko, że atelier Moniki już niebawem będzie otwarte na Wilanowie. Monika tak, sama szyje, kroi, wykańcza wszystkie swoje stroje. Wielka, utalentowana artystka. Przed Państwem pokaz Moniki Łotkowskiej. Thank you.
et je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun carbone. Monika Mątkowska. Wspaniałe projekty na uroczych modelkach. Jedwab, aksamit, muślin to wyjątkowe materiały, z których Monika tworzy swoje kreacje. Życzę Wam serdecznie, Sylwestra. Jeszcze wcześniej święta, także są to doskonałe okazje do tego, żeby błyszczeć. Wielkie brawa, Monika Mątkowska, raz jeszcze. Zaproszę też na scenę Maję Ptaszyk, podczas dzisiejszego okazji. Piękny uśmiech. Chwila dla fotoreporterów, dziewczyny. Państwo klaszczą. Dziękujemy. Dziękuję dziewczyny. Dziękujemy bardzo. Taka rozmowa poprzez muzykę. To jest najbardziej emocjonalna rozmowa. No to teraz pójdźmy wszyscy do stajenki.
wszyscy dostaję, do Jezusa. Yeah.
Dziękuję pięknie. Tak wiem. No i tutaj będę Państwa wyciągać. Śmiało. Proszę ze mną. Przywierzyli nowe chęje pasterze, grając w oczy. No, coś do picia. Widzimy się tam. Dziękuję pięknie. Szczęśliwcy wylosują nagrodę. No, to nie do mnie, nie, Krzysztof. Ja nie chcę mieć tego na sumieniu. Agnieszka Kurzela. Pani Agnieszka Kurzela. Zapraszamy. Takiego sukcesu. Przedtem jak wręczę prezent, zapraszam na scenę panią Ewę Brzozowską z scenikiem Beauty. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Clinique Beauty Duty. Nietuzinkowa Coco Chanel mawiała, że nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane. Ja bym życzyła pani i oczywiście wszystkim paniom tutaj na widowni, żeby w tym gorącym, świątecznym okresie znalazły czas, żeby zadbać o siebie, żeby zrobić prezent komuś najbliższemu, czyli swojemu ciału. Zapraszam serdecznie do Beauty Duty, Warszawa Targówek.
Dziękujemy serdecznie. Pani Agnieszka na oko widać jest bardzo zadbana, ale na pewno w klinice znajdzie też coś dla siebie dodatkowo. Może jeszcze dodam, wylosowaliśmy już pierwszą panią, a jeszcze mamy dwa bony. Są to zaproszenia na zabiegi do Beauty Duty. Serdecznie gratuluję. Super. Kolejna zwycięska wizytówka to... Krzysztofie, oczy zamknij, albo głowę wzrok odwróć. Pani Iza Kraj. Pani Iza Kraj, zapraszamy do nas. Serdecznie gratuluję. Dziękujemy. I jeszcze jedna pani. Krzysztof, o pani, o właśnie. Pani Plater. Zybert, Peter Zybert. I Elżbieta? Idzie, pani Elżbieta idzie. Brawo, brawo, proszę pani. Dziękujemy i gratulujemy serdecznie. To będzie na pewno miły pobyt w klinice urody i kolejne nagrody przed nami. Nagroda trafi do... Maciej Wysocki. Pan Maciej Wysocki. Tu z przodu. Dobrze, pan usiadł. Niedaleko pan miał na scenę naszą. Na scenę Zbyszka Grzeszmyszka. Panie Zbyszku. Dlatego, że... Będzie pan czynił honory. Firma Bell przyszła tym oknem. Bell Kosmetyki. Może pan przekazać, pewnie nie wiem, czy facetom, dla facetów coś tam jest hipoalergicznego. Nie zaglądałem, ale zostańmy przy tym, że to jest albo do przekazania, albo do wykorzystania, dobra? Okej. Okay. Podejrzewam, brawo, że to do przekazania dla partnerki. Zrobiłem panu przysługę teraz uraczyć, ukłonić się, uklęknąć, ucałować w rękę i oddać całe serce. Panie Zbyszku, proszę bardzo. Pierwszy raz sobie za środkę, więc będzie trudno. Aby nie było, że coś kombinujemy. Dobra. Bartosz. Żebrowski. Żebrowski. Pan Bartosz Żebrowski, proszony o odbiór nagrody. No właśnie, tutaj... Pakiet kosmetyków dla pana. Być nie może znajdzie pan tam coś... A pan dziewczynę? ...na siebie. Jeszcze nie, to pan to może... Firma Emerald House zapraszam na scenę pana Bogdana Czerzyka. I proszę zostać. Panie Bartoszu, proszę zostać, bo jest pan zwycięzcą, laureatem. Sponsor po prostu panu wręczy, a nie my. Tak. Po jednym, proszę. A powiesz Krzysztofie, co to jest takiego, co tu wręczyliśmy, żebyśmy wszyscy się dowiedzieli i zazdrościli. Rozdajemy voucher na obsługę czy sprzedażową, czy wynajmu, czy jakąkolwiek inną związaną z nieruchomościami dla pana, dla dziewczyn, dla kogokolwiek. Dziękujemy bardzo. Gratulacje. Teraz ty może. Tak. Proszę. Grono wręczających się powiększa. Śmiało. Przeczytamy. Proszę państwa, to jest Ewa Brzozowska, Beauty. Bardzo prosimy. Pani Ewa na pierwszym. Tak, teraz odbierze. Po prostu razem postawią duży pałac urody. Dobra praca. Dziękujemy. Pani Ewo, jeszcze to dla pani coś damskiego. No tak, niech idzie Beauty do Beauty. Dziękujemy. I kolejni zwycięzcy. Proszę bardzo, nie, to już tak. Pani Monika Wylosuje, no, proszę bardzo. Tak. Jest Ines Cortez. Ines Cortez. Proszę państwa, nie, proszę państwa, w restauracji strefa. Też coś dla pani. Gratulujemy. Tak, dziękujemy. Jeszcze. I kolejna osoba.
tak? Proszę bardzo. Coś na czarno dzisiaj, proszę Państwa, tak, elegancko. Już patrzymy. Jest Ryszard. Przepraszam, bo tutaj wyjdziemy. Tak? No właśnie. Małkowski Ryszard, jeżeli nie przekroczy. Pan Ryszard już wie, że to o nim. Mowa i zmierza ku nam. Brawo, panie Ryszardzie. Jest. Parę słów o tym bałczyze. To jest taki większy, to o co tu chodzi? Większy w ogóle to jest gratisowa obsługa na wszystko. Ale na wszystko co? W jakiej tematyce? W tematyce nieruchomości. Jeżeli aha, się trafi, nie wiem, na filmę za 20 milionów, też pan to zrobi. Ale pan ma szczęście. No dobrze. To by była kobieta, mam znowu kosmetyki. Anna Gajda, proszę bardzo. Brawa. Anna Gajda, kosmetyki. Prosimy bardzo. Gratulujemy. Dziękujemy. Na zdrowie można by rzec. Ja dziękuję. Obiecuję, że kolejny nie będę robił w tym tempie.